Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć sytuację jednej młodej osoby, młodej dziewczyny, która chodziła na kurs tańca, ale w sercu jakby pytała się Pana Jezusa, czy to jest to, co On chce, czy ma przedłużać, czy ma zapłacić za kolejny miesiąc. Więc jakby chodziła z takim pytaniem w sercu i w pewnym momencie, wracając właśnie z któregoś dnia z tych tańców, przechodziła i potknęła się i zrobiła sobie kontuzję nadgarstka i mówi, teraz już nie mogę tańczyć, i bo w jakiś tam sposób jej to przeszkadzało, nie? I nie mogła tańczyć i mówi, a dziękuję Ci Panie Jezu za to, że odpowiadasz na moje pytania. I mówi, no to co teraz zrobię z tymi pieniędzmi, które normalnie to bym wykorzystała właśnie, żeby zapłacić za te tańce. Co teraz robię z tym? I ktoś ją zaprosił na rekolekcje, na takie rekolekcje weekendowe dla młodzieży, dla osób młodych, bardzo dynamiczne. I ona mówi, dobrze, no to mam akurat właśnie te pieniądze, to mogę się zapisać. Zapisała się i ona sama mówi o tym, że te życie, które ona prowadziła w tym czasie, było takie światowe. Chociaż pytała się Pana Jezusa, nie? Jakby miała relację z Panem Jezusem wewnętrznie, ale zewnętrznie jej życie było takie troszeczkę oddalone od Pana Boga. I w tym czasie właśnie, w ten weekend tych rekolekcji nawróciła się w taki sposób bardzo radykalny i zmieniło się jej życie. I ona sama mówi o tym, że to była taka łaska bardzo duża w jej życiu, która później zmieniła bardzo wiele rzeczy. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj, żebyś też zobaczył, że czasami Pan Bóg działa przez różne sytuacje trudne, tak jak jej się to przydarzyło, że miała tą kontuzję, ale Pan Bóg wykorzystał to w taki sposób, żeby ją odciąć od tego, żeby dać jej znać o tym, że te tańce to nie jest do końca to, co jemu się podoba, i nakierować ją na te rekolekcje, które zmieniły bardzo jej życie i dzięki temu teraz jest bardzo szczęśliwa.